Spróbujemy się uporać z tematem Krzyż Jezusa. To jest zrozumiałe, jak mówił krzyż. I co Jezus zrozumiał, jak mówił krzyż jeszcze przed swoim ukrzyżowaniem? Ale od początku. Z greckiego. Krzyż. Stauros. Najlepsze tłumaczenie tego słowa to jest słup pal, ostrokół, czyli część ostrokołu, tak? Taki pal zaostrzony na końcu, stauros. I słowo stauro, czyli czasownik, czyli to jest otoczyć palisadą słupami, wbijać pale kołki, czyli tak wzmacniać ogrodzenie i ukrzyżować. Słowa te pochodzą w Grece od słowa histemi, czyli postawić, wznieść, ustawić, umieścić, utrwalić, ustanowić, stać, trwać i zatrzymać. Czyli jak Jezus mówi o ukrzyżowaniu, o swoim wyniesieniu, o swoim podniesieniu, o swoim wywyższeniu, o swoim utrwaleniu, ustanowieniu jako króla, to być może nawiązuje też do innych znaczeń słowa ukrzyżować. Więc krzyż to jest element palisady, stąd to słowo się wywodzi. Tak wygląda palisada, czyli na przemian krzyżujące się zaostrzone belki. Stały się litery X, a hebrajskiego taw. No i Jezus używa słowa palisada, bowiem przyjdą do ciebie dni i twoi nieprzyjaciele otoczą cię palisadą. Okrążą cię oraz zewsząd cię ścisną. W Ewangelii Łukasza. To w Starym Testamencie. W Starym Testamencie. Na przykład mamy taki fragment. Ja to nie będę za bardzo się rozpisywać z Starego Testamentu, ale to mi się spodobało. Jeszcze 3 dni, a Faraon każe ściąć ci głowę i powiesić cię na drzewie. A ptaki będą jadły twoje ciało. 3. dnia, w dzień swoich urodzin, Faraon urządził wielką ucztę dla wszystkich swoich sług. Wtedy w ich obecności zdecydował o losie głównego podczaszego i przełożonego piekarzy. Głównego podczaszego przywrócił na jego urząd, podawał więc znów puchar do rąk Faraona. Przełożonego piekarzy natomiast powiesił, jak to przepowiedział Józef. Jest to pewnie jedno z pierwszych proroctw o zawieszeniu na drzewie. Potem mamy już w prawie, w Tanach, takie przepisy. Jeżeli ktoś popełni przestępstwo podlegające karze śmierci i zostanie stracony, a potem powieszony na drzewie, jego trup nie pozostanie na drzewie przez noc, lecz masz go pochować tego samego dnia. Czyli widzimy tutaj proroctwo o krzyżu Pana Jezusa. Każdy, kto zawisł na drzewie, jest przeklęty przez Boga. Nie zbezcześcić ziemi, którą Pan, Twój Bóg, daje Ci w dziedzictwo. Czyli do tego proroctwa odnosi się też Paweł, czy też autor listu do Hebrajczyków. No właśnie, przeklęty przez Boga, tak? Stał się dla nas przekleństwem. Czytamy w liście. Ale to wszystko jest słowo drzewo, czy w Septuagincie, tak, tutaj pisanej po grecku, tak jak Nowy Testament. Występuje słowo krzyż? No nie występuje. Ale występuje w Septuagincie raz słowo ukrzyżować, czyli stauro. Jeden raz. Chyba przez przypadek tłumacza. Występuje w Księdze Estery, w 7 rozdziale, wtedy kiedy kończy się już historia Hamana. Haman umiera na krzyżu za lud, tak? Miał zginąć cały lud, ale to Haman ginie za cały lud. No i właśnie. Eunuch powiedział królowi: oto Haman przygotował szubienicę dla Mardocheusza, dla tego, który złożył doniesienie w sprawach królestwa. Oto przed domem Hamana postawioną szubienicę, która jest wysoką na 50 łokci. Król rzekł: niech zostanie na niej powieszony. Ukrzyżowane, i tam jest słowo stauro.
Haman został powieszony na szubienicy, którą przygotował dla Mardocheusza. Wtedy ustał gniew króla. Więc to jest jedyny raz. W hebrajskiej wersji, tak, w hebrajskiej Biblii, w tym miejscu mamy słowo talach. Czyli wisieć, wieszać, uśmiercić przez powieszenie, wieszać i zawieszać, czyli eksponować, wystawiać na widowisko. Oczywiście krzyż występuje w Starym Testamencie tak w tle, tak niepostrzeżenie, trzeba się go doszukiwać. Jest wiele takich miejsc, ale dla mnie najpiękniejszy, jak go zobaczyłem, występuje w Księdze Liczb. W momencie, jak pogański prorok Balak przychodzi i ma przeklinać naród izraelski. I z góry patrzy na rozłożony obóz Izraela i mówi: ja nie dostrzegam winy u Jakuba, ani nie widzę grzechów Izraelu. Pan ich Bóg jest z nimi, okrzyki wznoszą na cześć swojego króla. Dlaczego ten prorok mówi coś takiego, co jest niezgodne z prawdą? Przecież Izraelu wcale nie było winy i nie było grzechu. Otóż był grzech i otóż była wina, ale prorok jej nie widzi i nie dostrzega. Odpowiedź jest taka. To jest obóz Izraelitów z lotu ptaka. Cudowne, przecudowna zapowiedź krzyża. Tak, Pan polecił ustawiać przybytek, czyli namiot spotkania. O, tu jest namiot spotkania, tak, ogrodzenie, sam namiot, miejsce święte i rozłożone plemiona. Tutaj w tej najdłuższej części jest pokolenie Judy, które było największe, więc cała ta część miała 186 tysięcy, tak, te mniej więcej je porówną 150 tysięcy i 100 tysięcy. Więc z góry, z lotu ptaka, to wyglądało jak krzyż. Cały ten obóz wyglądał jak krzyż. Niesamowite. No dobra, ale jeszcze było wiele zapowiedzi, tak? Miedziany wąż na palu, sama litera taf, która wyglądała jak krzyż. Potem zeszła pewne przekształcenia. Litera taf, którą Ezechiel w wizji widział na czołach ludzi. Litera ta, w której w gematrii odpowiada liczba 400, czy na przykład Dawid i 400 jego żołnierzy. To się często pojawia. Jest wiele obrazów od Jakuba w Starym Testamencie, tak? Patriarchy Jakuba, który krzyżuje kijki i produkuje nowy gatunek owiec. Przez podniesione ręce Mojżesza. Przez błogosławieństwo Józefa, skrzyżowane ręce. Zapowiedź krzyża. Więc krzyż występuje w Starym Testamencie. Trzeba się doszukać i w wielu miejscach się go znajduje. Ale w Nowym Testamencie jest tak. Jezus mówi. Co Jezus rozumie przez słowo krzyż? Kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego ja się przyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. Ta wypowiedź zaczyna się od przyznawania się do Jezusa. A jeśli ktoś się mnie wyprze przed ludźmi, tego ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię, nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Czyli widać, że przyznawanie się do Jezusa powoduje poróżnienie. Potem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. Nieprzyjaciółmi człowieka staną się jego domownicy. Jeżeli ktoś kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Podobnie, jeśli ktoś kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godny. Ten, kto znajduje swoje życie, straci je. Ten zaś, kto traci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Więc tutaj życie, mamy słowo psyche, czyli tak naprawdę dusza. Czyli szukanie własnej duszy, czyli szukanie własnej
Bo to nie tyle życie biologiczne, czyli takie życie wewnętrzne, dusza, nasza osobowość i charakter. Więc cała wypowiedź zaczyna się od tego, od przyznawania się do Pana. Przyznawanie się do Pana rodzi konflikty w rodzinie, a można się też Pana wyprzeć. I Jezus tutaj podsumowuje całą wypowiedź, że to jest branie krzyża. Więc słowo przyzna w tej wypowiedzi to jest homologeo. Homologeo, czyli to samo mówić, tak? Homo to samo, logeo, słowa logos, mówić. Czyli homologeo, mówić to samo. Zgodzić się i ogłosić i wyznać. Czyli kto ogłosi i wyzna, kto mówi to samo o mnie, tak? Czyli mówi to samo, jest zgodny z Bogiem, z Jezusem. Wtedy Pan zgodzi się z Tobą jakby przed Ojcem. Będzie mówił to samo. No oczywiście, jeżeli Ty mówisz to samo co Pan, to Pan powie to samo co Ty. Co znaczy wyprze? Wyprze to jest arneomai, czyli zaprzeczać, negować. Tam było zgadzać się, tu jest zaprzeczać. Mówić, że nie. Czyli widzicie, że odmówić. I to jest od słowa a to jest nie zawsze w grece, i chreo, czyli płynąć. Czyli nie płynąć, i to się mówi o słowach. Czyli nie mówisz o Bogu, tak? Nie przyznajesz się. Nie wyznajesz. I słowo bierze, czyli w tej całej wypowiedzi, kto nie bierze swojego krzyża. Czyli kto nie bierze, czyli kto nie bierze do siebie. Kto nie bierze ze sobą. Kto nie pojmuje umysłem krzyża. Kto nie przyjmuje krzyża. Kto nie uznaje i nie akceptuje krzyża. I kto nie uczy się, nie słyszy i nie podejmuje krzyża. Czyli kto nie bierze krzyża. Czyli tutaj Jezus mówi o aktywnym braniu, czyli mamy brać ten krzyż. Czyli to jest zależne od nas. Czyli jest to krzyż, to jest coś, co możesz dobrowolnie wziąć. Zabrać, przyjąć i zaakceptować. Kolejna wypowiedź z Ewangelii Mateusza. Wtedy Piotr wziął go na bok i stanowczo go upomniał. Niech cię Bóg broni, Panie, na pewno się to Tobie nie przydarzy. On zaś odwrócił się i rzekł do Piotra. Idź za mną, szatanie. Przeszkadzasz mi, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Potem Jezus powiedział do uczniów. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Czyli Piotr stanowczo zareagował na wieść o ukrzyżowaniu Pana Jezusa, o śmierci, o haniebnej śmierci. W tamtym czasie szacunek, wartość, tyt, to było dla ludzi bardzo ważne. Nie to dzisiaj. Dzisiaj nieraz nie możemy właśnie znieść jakiejś hańby. Dzisiaj często nie jest to takie ważne, dobre nasze imię. Ale wtedy to było bardzo ważne. Więc Jezus mówi, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Czyli co naśladuje? Weźmie w tym przypadku to jest wznieść, podnieść, wywyższyć. Czyli Jezus mówi o wywyższeniu krzyża, o wychwaleniu swojego krzyża, o braniu go na barki. Czyli airo, wywyższać, podnosić. No i ta sama sytuacja z Ewangelii Marka. Lecz on obrócił się, patrząc na swych uczniów, skarcił Piotra. To ciekawe, że Jezus odwrócił się plecami do Piotra, tak? Czyli jakby obliczem, odwrócił oblicze swoje. Szatanie, odejdź ode mnie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Potem przywołał tłum i uczniów i powiedział do nich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Czyli niech powie o sobie, że sobie nie. Tak? Wyrzekać się, powiedz sobie nie.
powiednie samemu sobie. I to jest właśnie krzyż. Mówienie sobie nie. I to jest naśladowanie Panu, Pana, bo Jezus powiedział sobie nie. Co to znaczy? Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je. Znowu to jest dusza. A kto straci swoją duszę z mojego powodu i z powodu Ewangelii, ocali je. I dalej. Jaką korzyść ma człowiek, jeśli zdobędzie cały świat, a straci swoje życie, swoją duszę? Bo czegóż by człowiek nie dał w zamian za swoją duszę? Kto bowiem wstydzi się mnie i mojej nauki przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydzić, kiedy wraz ze świętymi aniołami przybędzie w blasku chwały swego Ojca. Więc w tym fragmencie Jezus tłumaczy, co to znaczy. Mówić sobie nie. I mówi, albo mówić Jezusowi nie, wstydzić się. W tym fragmencie może nie widać tego tak bardzo wyraźnie, bo te rzeczy są krzyż i wstydzić się jest od siebie oddalone, ale w Ewangelii Łukasza, zaraz to zobaczymy, widać to bardzo wyraźnie. Co to jest wstydzić się po grecku? Trudne słowo, epa ischuonumai. Jakkolwiek się to czyta, nieważne. Chodzi o to, że wstydzić się, zawstydzić. Ale pochodzi to słowa aischos, czyli od hańby, zeszpecenie, podlenie. Czyli zawstydzić się to jest coś, przeżyć coś, co ci przynosi hańbę. Coś, co cię szpeci, coś, co cię upadla, poniża. Tak? Czyli to jest coś takiego, co ty przeżywasz w sobie. I wtedy się wstydzisz. Coś, co powoduje hańbę w tobie. Coś, co cię hańbi, zeszpeca i upadla. Ewangelii Łukasza wygląda to tak. Do wszystkich zaś mówił, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyprze samego siebie i niech codziennie bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoją duszę, straci ją, a kto straci swoją duszę z mojego powodu, ten ją ocali. Jaka z tego korzyść dla człowieka, jeśli zdobędzie cały świat, a siebie samego zatraci albo skrzywdzi? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, kiedy przybędzie chwale swej i Ojca, i świętych aniołów. Kto bowiem, to jest ważne, to co u Marka właśnie było właśnie też, kto bowiem, co tu zaznaczyłem wielkimi literami, czyli kto bowiem wstydzi się, czyli Jezus, kto bowiem, to zawsze znaczy, że nawiązuje do wcześniejszych słów. A tu zaczęło się od krzyża. I jest tak samo u Łukasza, kto bowiem. Czyli nasz krzyż to jest przyznawanie się do krzyża Jezusa. Myślicie, że to takie proste? No to zobaczmy dalej. Co o tym mówi święty Paweł? Chrystus przecież nie posłał mnie, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię i to nie przez mądre wody, aby nie został umniejszony krzyż Chrystusa. Nauka o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy są na drodze do zagłady, a dla nas, będących na drodze do zbawienia, jest mocą Bożą. Czyli Paweł zaznacza, że nauka o krzyżu dla ludzi jest głupstwem, tak? Dla tych, co nie wierzą, dla tych, co idą są na drodze do zagłady. Czyli my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego i to głoszenie wywołuje zgorszenie u Żydów, a poganom wydaje się głupotą. Czyli Paweł pisze, że przyznawanie się do krzyża Chrystusa jest źródłem jego cierpienia, jest źródłem jego odrzucenia. Przecież pisze wyraźnie w liście do Galacjan. Ja natomiast, bracie, jeśli rzekomo głoszę obrzezanie, to dlaczego jestem prześladowany? Przecież ustałoby wówczas zgorszenie płynące z krzyża. Czyli Paweł zaznacza wyraźnie, że jego upodlenie, jego prześladowanie, jego hańba bierze się z głoszenia krzyża, z przyznawania się do krzyża Chrystusa, które jest głupstwem u Żydów, u Greków i zgorszeniem u Żydów. Ci, którzy pragną przypodobać się ludziom, zmuszają was do obrzezania po to, aby nie cierpieć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa. Czyli obrzezanie
jest mniej haniebny niż krzyż. Trzeba wiedzieć, że wtedy to śmierć krzyżowa to była najbardziej synonimem upodlenia, hańby. To była najbardziej poniżająca. To była inscenizacja. To był teatr zrobiony specjalnie przez Rzymian, aby poniżać swoje narody podbite, tak? Tych, których pobili. To były pokazówki, aby zastraszyć ewentualnych buntowników i aby poniżyć wszystkich tych, te narody, aby pokazać swoją władzę. Więc krzyż był znakiem hańby. Straszna, haniebna, okropna śmierć na krzyżu. Więc krzyż jest symbolem hańby, wstydu, upodlenia. W liście do Filipian Paweł pisze, który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Tu mam tłumaczenie z Biblii Gdańskiej współcześnionej, ale tylko dlatego, bo tutaj jest to dobrze przetłumaczone. Niestety na naszych wydaniach katolickich jest zmieniona tutaj sens tych słów. Toż ten szósty werset tutaj jest przetłumaczony bardzo dosłownie, taki jak jest w oryginale. Lecz ogołocił samego siebie, więc widzimy, Jezus ogołocił się ze wszystkiego. Ze swojego bóstwa, ze swojego człowieczeństwa, tak? Psalm mówi, już nie jestem nawet człowiekiem, robakiem jestem. I przyjął swój postać niewolnika. Stał się podobny do ludzi, a z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Czyli śmierć krzyżowa to jest poniżenie, uniżenie, to jest jakby szczyt uniżenia Pana Jezusa. Dlatego Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Czyli kto się uniży, będzie wywyższony. Widać to też w tym, jak Jezusowi bluźnili, jak był na krzyżu, tak? Bluźnili mu ci, którzy byli z nim, przynajmniej jeden, ten, który razem z nim był ukrzyżowany. I bluźnili mu ci tam przechodzą, bo wyśmiewali się, wiedzieli, że to jest tak haniebna śmierć, że gdyby Jezus był Synem Bożym, to nigdy Bóg by się na to nie zgodził. Takie oni mieli pojęcie. Po prostu nie znali Boga. I mówili, bluźnili przeciwko Niemu, potrząsali głowami i mówili, ej Ty, który burzysz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, uratuj samego siebie i zejdź z krzyża. Czyli Jezus miałby zrezygnować z tego uniżenia, tego poniżenia i wywyższyć się tak, żeby uwierzyć, żeby ludzie w Niego uwierzyli. W Ewangelii Mateusza wygląda tak, że Szymona Cyrenejczyka przymusili, żeby niósł niego krzyż. Czyli do niesienia krzyża trzeba kogoś przymusić. A przecież to tylko było niesienie belki. Ale to był symbol poniżenia, tak? Poddaństwa. I inni mówili, zejdź z krzyża. Inni mówili, no niech se teraz zejdzie z krzyża i mu uwierzymy. Paweł pisze o wstydzie. Nie wstydź się do Tymoteusza, nie wstydź się za tym świadectwa Pana naszego, ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. I Paweł wie, że młody Tymoteusz może się wstydzić. Czyli może odczuwać jakąś hańbę, jakieś zeszpecenie, głosząc świadectwo Pana Jezusa Chrystusa. Bo Paweł pisze, bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Ona jest mocą Bożą dla zbawienia którego każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. To w liście do Rzymian. Więc Paweł widzi i mówi o tym, że głoszenie Ewangelii, krzyża, Ewangelii łaski może sprowadzać wstyd, poniżenie, zeszpecenie i upodlenie. Ale to poniżenie z mocą Boga.
mocą, która objawiała się w liście, w życiu Pawła, cudami, znakami i nawróceniami. No i w liście do Hebrajczyków: wpatrujmy się w Jezusa, który jest dawcą naszej wiary i jej celem. Przepiękne. Czyli Jezus jest dawcą wiary i jej celem. On zamiast należnej mu radości wolał przyjąć krzyż, nie bojąc się jego hańby. I to potwierdza to, co mówię cały czas. Krzyż i hańba to jest to samo. To jest to samo. To jest znak równa się. Poniżenie i hańba. Nie można bowiem tych, którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się współuczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości Słowa Bożego i mocy przeszłego wieku, a odpadli, odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Więc autor listu do Hebrajczyków mówi wyraźnie, że krzyżowanie w sobie, przecież Paweł, tutaj autor nie ma na myśli krzyżowania jakiegoś fizycznego, bo to jest w sobie. Czyli my wewnątrz, jeżeli się nie przyznajemy do Jezusa, odstępujemy od Ewangelii, krzyżujemy Pana w sobie, czyli wystawiamy Go na pośmiewisko. Czyli właśnie wypieramy się Pana, to co Jezus mówi. Czyli znowu Go poniżamy, a my jesteśmy po to, żeby Go, Jezusa, wywyższać. Jesteśmy dla Jego chwały. Są dwa cele chrześcijanina. Przyjąć zbawienie, przyszłe zbawienie, tak? Przyjąć życie wieczne w przyszłości i już teraz, ale drugie to jest otoczyć Boga chwałą. My istniejemy, jak pisze list do Efezjan, dla chwały Jego, dla Jego blasku, dla Jego sławy. Więc to są dwa nasze cele życiowe. Więc udoskonalajmy się w tym, nie wstydźmy się krzyża Chrystusa, bo wynika z tego, że naszym krzyżem jest przyznawanie się do Jezusa i przyznawanie się do krzyża jako narzędzia naszego zbawienia. Zostaliśmy zbawieni przez krzyż, przez to, że nasz Bóg stał się słaby, udręczony, wyszydzony, upodlony. Nasz Pan zawisł na krzyżu dla naszego zbawienia.